Siemaneczko wszystkim, z tej strony Farel i witam w kolejnym odcinku Last Owner w Survival. Jak widzicie, mamy aktualizację 1.6.5, w której zostały wprowadzony klimat Halloweenowy. Mi osobiście ta aktualizacja bardzo przypada do gustu, ponieważ dodali różne ciekawe questy, a mianowicie musimy zbierać zombie brain, zombie eye i takie ząbki z zombiaków, które później możemy wymienić u dealera za ciekawe rzeczy. Także dzisiejszy odcinek zapowiada się dość ciekawie, więc zapraszam do oglądania. Jak prawdopodobnie zdążyliście zauważyć, zamiast marchewek teraz rosną nam dynie na naszym ogródeczku. Także tak one wyglądają. Nazywają się pumpkins, wiadomo, po angielsku. Także z jednego nasionka możemy zrobić sobie dwa pumpkiny, także bardziej się opłaca niż tworzenie marchewek. Chyba też Kefir wprowadził to jako taki bonus dla nas. Okej, tu mamy jeszcze 8 ziarenek z marchewek, niech sobie urosną. Czy to są pumpkin seed? Teraz to się nazywa pumpkin seed, okej. No i mamy 20 pumpkinów. Co możemy z nich zrobić? Ugotować coś? Tak by the way. Aha, i to będzie co? Pumpkin soup. Ciekawe, czy będzie po prostu nas więcej liczyła niż taka normalna. A nie, miałem marchewkową zupę, tylko po prostu zmienili nazwę na pumpkin soup. Okej. To co my dzisiaj zrobimy? A! Znudził mi się kolor mojego czoperka, także przemalujemy sobie go na nowy pattern. Na pattern o nazwie Harvey. Wymaganych jest 7 spray. Aha! 7 żółtych. To ja źle wziąłem. Wziąłem 5 żółtych. Musimy teraz się wrócić. No, powiem wam, że te drzwi, Happy Halloween i te pumpkiny, fajnie to wszystko wygląda, komponuje się. Wprowadzili nam taki klimacik. Dobra, split. A jeszcze damy raz, split, 7 na 7. Trochę tych spray już mi się nazbierało, także nie mam żadnego problemu z przemalowaniem czoperka. Tarara. Alright. 7 na 7, no to malujemy. Uwaga. O, taki halloweenowy pomarańczowy kolor. Paliwo jest, możemy zatankować. Musimy jeszcze tylko mordeczki zrobić. Dwie pochodnie na nowy event ze smugglersami, ponieważ jeszcze go nie wykonywałem, ale dostałem takie info, że trzeba mieć pochodnie. Co musimy, żeby stworzyć pochodnie? Pochodnia. Torch, jest torch. Skóra, log i linka. Log jest, skóra jest, linka jest. Zrobimy tych pochodni raz. No, na razie dwie sztuki. Tą linę możemy sobie ze skórą wziąć. Albo nie, zrobimy jeszcze jedną pochodnię. Na zaś, nie wiem ile będzie mi ich tam potrzebnych. Gdzie jest teraz jakieś drewno? Ej, nie to gościu. Tutaj, okej, skraftujmy jeszcze jedną sobie pochodnię. Trzy powinny starczyć, to odłożymy tutaj, mamy trzy pochodnie. Trzy katany, elegancko. Łopata do rozkopywania grobów, ponieważ musimy łopatą rozkopywać groby i wtedy nam wypadają takie różne zombie tort, AA i brains. Trzy bronie, 17 zupek, 20 bandaży. Powinno starczyć, no to lecimy. No i elegancko, zajechaliśmy na dzielnię, jesteśmy. Last day on earth, nowy czoperek. O co chodziło z tymi pochodniami? Może na początek wezmę pochodnie już w dłoń? Bramka otwarta? Tom jest. Jest mordeczka. Wow. You have just a time, we have got a mine here. Get the sleepy zombies into the cage. Using the torch, collect the liquid, number the well hit. Aha, dobra, musimy zombiaczki lurować do klatek i je pozamykać. Tylko gdzie są teraz zombiaczki? No, respicie się czy nie? Tomaszkowi może dam pochodnie. Albo nie, łopatę niech ma. Albo łopatę odej, masz katanę. No i gdzie są zombiaki? W klatkach? Nie no, cage jest otwarty. Locket.
Locket. Locket. Ej. No dobra, idziemy szukać tych zombiaków, ty. Co ja mam za mapę wyjść i lurować przez... Jest, pierwszy zombiaczek. Zaganiać mam? O stary, ale zabawa będzie. To chyba ten odcinek się nie skończy na 15 minutach. Idź, 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 idź. Jeszcze się pruje do mnie szmaciarz. Tu, 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 tu. Do klatki, zombiaczku. No, 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 no. O, 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 jeszcze, jeszcze. Wow, 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 wow. Chodź, chodź, Fastbiter, ty też masz wejść? Nie! O co tu chodzi? To one będą mnie teraz biły? Ja was tu szybko nauczę. W porządku. Gdzie tamten jest? Co z pochodnią go goniłem? Nie no, dramat, dramat, dramat. Co ja robię? Ej, Mordini. Gdzie ty uciekłeś mi? Miałeś do cage iść, a nie. Dobrze, że nie ma jakiegoś ograniczonego czasu, bo bym się zdenerwował. Ty, tu jest! Ej, 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 ty gościu, nie chowaj się tu, tylko biegnij do klatki. Wow, wow, dobra, przedzieramy się pięknie. Dobra, ucieka, ucieka. Ten jakiś szybszy jest, tamten był gorszy. Do klatki wbiegł? Gdzie on jest? Tu, 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 dobra, dobra, dobra. No, e! Gdzie on spierdziela? Jeszcze gruby biegnie, no nie wierzę. Tomek, bij ich tam, ładnie. Coś mi się wydaje, że ta misja chyba nie będzie wykonana przeze mnie. Dobra, do przodu biegnij. Dobra, biegnie, biegnie, biegiem, biegiem, biegiem. U mnie gruby goni, dawaj, 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 uciekaj. Może muszę powstrzymać falę zombie, wiecie, żeby... Okej. Dobra, on już jest u mnie w bazie. A tu jest kolejny chyba, czekaj. Pochodnia. Tak, jest kolejny. Dawaj, biegnij też tam do chatki. Tomeczek będzie cię ochraniał maczetą. Go, 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 go. Go, 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 no idź. Co za zrogowaciały zombie. No idź, idź, idź. Dobra, jest, 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 ale gdzie tam? To nie jest te miejsce. No co za głupek, ten mi go spłoszył. No zaraz go zabiję, nie? No, dawaj do cage'a. Do, nie, 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 nie. Chodź, 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 chodź. No kur... Mać. O co tutaj chodzi w tym queście? Tomek, masz Vintoreza, rób zadymę tutaj lepiej, nie? A co, jak idę z bronią? Aha, jak idę z bronią, to gitara, to on się nie boi. To będę przemieniał sobie między bronią a torczem. Dobra, broń. Aha, dobra, opanowane wszystko, pod kontrolą, pod kontrolą. Jak go straszę, to... Pochodnią, światełkiem go straszę, go! Dobra, odbieg od płotu trochę, teraz podejdziemy do niego w ten sposób. O, gitara. Gościu, pierw robota, później jedzenie, co ty głodny już jesteś, dobra? A, to easy teraz jest, okej, okay, ogarniam klimat. Dobra, 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 uspokój się. Mamy pierwszego, zajebiście. I co? Well done. Ciekawe, jaki będzie kolejny zombie, jak weźmy coś zjedzmy, bo ten zara mi tu kipnie z głodu. Możemy pierwszą skrzynkę otworzyć? Locket? 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 Dawaj skrzynkę, wariat. Complete, dobra, jest, 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 jest. I co? Jajco. Jajco, Tomkowi chociaż damy ubranka. Niech się ubierze. Masz, Tomaszku. Kurczę, myślałem, że jakieś ząbki się posypią, coś tego, będzie ciekawego, wtedy będziemy mieli szybciej do dealera, żeby skończyć zadanie u dealera, może w ten sposób powiem. Co comeback later? Jak comeback later? Jak ja chcę dalej robić questa?
Ej, o co chodzi, mordo, kiedy mam przyjść później? A Tomaszku co, oddaj broń. To sobie trzymaj na razie. I tylko jedno zadanie jest? No, szkoda, nie ma dla mnie pracy, dobra. Także, tak wyglądał ten questik. Pamiętajcie, żeby sobie włożyć pochodnie w rękę, broń też tą tu troszeczkę niżej i sobie przerzucać po prostu i wtedy łatwo go zlurujecie do tej klatki. Po wykonanym queście u smugglersów czuję trochę niedosyt tych halloweenowych świąt, także może udajmy się na zbieranie dodatkowych ząbków, mózgów i czy tam czego jeszcze z tych zombiaków. Także pojedziemy sobie teraz na żółtą strefę i popodkaczamy troszeczkę zombiaczków. Może tym razem udamy się na kamienną strefę drive. Pamiętajcie, że musimy ze sobą wziąć maski gazowe, ponieważ kiedy będziemy rozkopywać łopatą te groby, to nieraz jest taki jakby ala prank lub coś ze strony kefiru, że wydostaje się z tego grobu gaz i nie możemy nic wtedy zrobić, jeżeli nie mamy maski. No i dobra, jesteśmy na dzielni. Co my tu mamy? Bobiki, pozbierajmy sobie. O, widzicie? Ząbek, oczko. Elegancko. Ciekawe, czy ze skrzynek coś będzie leciało też. Czy tylko robią dropy z mobów. Dobra, woda, wodę weźmiemy. Mózg, karta A. Ktoś mnie zawsze pytał, gdzie mogę znaleźć kartę A. No jak widzisz, na żółtej strefie spada. Okej, kolejny ząbek. W ząbek czesany. Oczko. Szybko się sypią te itemy. Ale z wilków nie lecą, dobra. Sprawdzimy jeszcze tutaj skrzynkę. Być może coś spadnie. Pasek mogę wziąć. O, pusty. Chyba pierwszy pusty. A, sarenka dostała też szota. Kolejny pusty. Co jest? O, splitter. Szmaciarz. Oczko. Linka. O. Gdzie zombiaczek? Jest, kolejny. Pendrive. Mam tych pendrive'ów chyba z 20 na chacie już. O. Kolejny ząbek. Gruby. O, gloczek się kończy już. Cyk, te szmatki zbierać, a wezmę. 4 to aż szkoda nie wziąć. Kolejna skrzyneczka. Ale nie widziałem jeszcze po drodze żadnego grobu, co jest? Patrzcie, dwie apteczki, elegancko. O! A, gościu, co ty świrujesz z tym kijem? Nic ciekawego. Szkoda slotów zajmować w plecaku tym gównem. No gdzie jest jakiś grób? Mogłem pochodnie wziąć sobie, bym pochodził z pochodnią. O, coś było? Nie, to gruby leży. Ale co w nim jest? Aha, linę zostawiłem, dobra. Nic, ciągle nic. Tu tylko skrzynia. Gościu, tu byłem przecież. I co? Jajco. To niezłe groby wam pokazałem, jest? Nie. To kołek leży. To niezła eksploracja terenu, tu byłem? Byłem. Dobra, skoro nie było nic na żółtej strefie, to jedziemy na zieloną. Pojedziemy tutaj na zieloną strefę, a dealer gdzieś jest w pobliżu? Nie ma nigdzie, nie dealera, żebym nawet mógł to wymienić, nie ma. Szkoda. Tam już wczoraj na live'ie troszeczkę rzeczy wrzuciłem mu. Zbieram na taki fajny pattern. Halloweenowy pattern na chopera, fioletowy, z pajęczynką, elegancki jest. Ej, gościu, napij się wody. Ojeju, jeszcze lać, no co jeszcze, kolkę złapia ci zaraz, co? Będziesz biegał i cię kolka złapie. No dawaj, nie świruj. Tu to szkoda aż tego glocka, dobra, i tak już jest końcówka jego. Albo nie, będę miał go do...
Gunsmith Bench. Zmienimy sobie na katanę. O, kolejny ząbek. Dziękuję. Dziękuję. Bobik. Katana fajna, bo taka szybka jest. Atakuje nawet dużo, po te 35. To na tej zielonej strefie, na oślej łące, szybko wyjaśnia sprawę. Ej, no co jest z tymi eventami? Nie widzę żadnego grobu. Łopaty nabrał koleś. Dwie sztuki, a żadnego grobu nie ma. Fastbiter na zielonej. Faktycznie były chyba na początku. Jeden takich z trudniejszych przeciwników, pamiętam. Ej, ja jestem ślepy, czy nie ma tych grobów naprawdę? Gliny nie chcę. No co ten kefir od Janie Pawla na tych biomach moich? Co to tylko groby są na leśnych tych biomach? I taki fail zrobiłem, że na kamiennych chodzę, a tylko na leśnych są? Chyba się od razu przejedziemy zaraz, wiecie, na ten leśny szybko. Jeszcze zobaczymy, o co chodzi. Po co tutaj chodzi? Ty no nie ma. Ty no nie wiem, jak tam twój nagrobek z rogowa ciały, ale go na kamiennej strefie nie ma. Dobra, wydupcamy stąd. Chociaż nazbieramy sobie tych itemków questowych. O! Event Restop. Ciekawe, czy coś się w evencie Restop zmieniło. Mam nadzieję, że coś fajnego nam jeszcze spadnie. Ale co ja mam? Glocka tylko. Ale żebym zrobił sytuację teraz sobie. Glock. Czekaj, co mamy tutaj w equipmencie? Nie to. Inbox. Podnie, maczetę. Kolejny Glock. Dobra, Glocka weźmiemy. Ulecz się, Kamil. No i dobra, będziemy mieli drugiego Glocka jak coś. Enter. No, ej, enter. Brem, 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 brem. Dobra, gościu. Nie będę z tobą w ogóle rozmawiał. Koniec gadki z lambusami. Tyle, nie? Na ten odcinek mordy. To niezły drop. Niezłe maski gazowe. Niezły drop. Niezłe, nie wiem, wszystko. Z okazji tego Halloween, które nastało w Last Day on Earth Survival, przygotowałem fajny opening dla was. Mianowicie mamy 2, 4, 6, 8, 10 skrzynek z bronią. Zobaczymy, co nam wypadnie. Mam nadzieję, że dużo broni palnej. Także zaczynajmy. Pierwsza skrzyneczka. Katana. Druga skrzyneczka. Maczeta. Trzecia skrzyneczka. O, pierwszy Glock. Dobra, damy broń palną niżej. Czwarta skrzynka. Spike Devastator, gówno jedne. Kolejna. Znowu katana. O. Kolejna. Znowu Spike Devastator. Kolejna skrzyneczka. Dobra, pięknie, Glock, chociaż tyle. Kolejna. Znowu Glock. No i dobrze, prawie łeb w łeb, 3 do 5. Do 5. Uwaga. Glock i shotgun. Glock, no i widzieliście, 5 na 5. Kurde, remis. A już się obawiałem, że będą same Spike Devastatory i maczety. Także dodatkowo do odcineczka taki mały opening. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał, dołączyć też do grupy na Facebooku Last Day on Earth Survival, tam odpowiadam na wasze wszystkie pytania. Także dziękuję jeszcze raz za oglądanie, trzymajcie się, hej!